Yo, yo, tu Raymond i witam was w kolejnym odcinku. Jest będzie taki poradnik. Okej. Najpierw trzeba włączyć word pointera, czyli F C D W O R L T R O R L D P A I N T R. O, już nam się włączył. Dziękuję wszystkim, którzy właśnie osiągnęliśmy 60 subów. Dobrze, więc tak. Teraz jesteśmy tu trochę bardziej zaawansowanych. Więc tak. Nudzi nam się, prawda, te podstawowe opcje, prawda? Więc tak, to robimy. Wchodzimy w zakładkę Custom Terrain tutaj. Create custom material. To jak chcemy simple, to po prostu wybieramy na przykład 35 wełna, a to jest wartość, czyli jak jest to podzielone, prawda, czyli jest podzielone na 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, prawda. A my sobie na przykład weźmiemy 103, a 103 to każdy wie, kto to jest. Melon. A jak chcę, żeby ten świat był cały z melona, to to robi tak. Otwórz nowy świat, gras. No tak, zapomniałem, że w tych sumie działa, zapomniałem. Dobra, na razie później wam pokażę. Dobrze, więc teraz w ten sposób. I po prostu rysujemy. Albo możemy w ten sposób. No i wpisujemy sobie na przykład. Coś mi się ścięło. Te kurde. Bierzemy swoją ulubioną czcionkę, ja dam to. Siedemdziesiąt dwa. Aha, i ten... Może dlaczego ja tak zapominam? No tak, zapomniałem się, to jest takie zbogo. Ktoś się pytał, że... czym edytuję? No, Camtasia Studio edytuję. Czyli tak... D3, 4, F, H. Dobra, tak przykładowo wpiszemy byle co i widzimy, co nam się wyświetliło. Oczywiście możemy stworzyć też. No dobra, to był taki teraz kompleks. I teraz tak, tworzymy 4 materiały, prawda? I tutaj wpisujemy, szukamy swój, na przykład, nie wiem, bookshelf może to być. Tutaj może być. Tutaj może być szkło. I tutaj możemy zmienić jego wartość. O, kolor się zmienia jednak. O! Albo się tu zmieni. No, teraz tutaj szukamy. Tutaj piaskowiec sobie zmienimy na. A tutaj szukamy. Dajmy coś, co nam nie zrypie. Może być diaksowa ruda. Tylko to może wziąć na skrzynki. Nie, nie, to by nam zbugowało. Redstone ore. O, jak widzimy. Teraz... Nie, to jest ten... Jak ktoś nie wie, ale... My teraz nie o tym. Jak chcemy zapisać, to klikamy zapisz. Wybieram. Tworzymy sobie nowy folder. Ja sobie stworzyłem i tutaj wpiszemy jakąś nazwę. 9. Jak ktoś będzie chciał, żebym te tamte inne udostępnił, to niech mi powie w komentarzu. Klikamy OK. I teraz no, tutaj nam się tworzy też identyczna sytuacja. Tutaj napiszemy te, tak, tak, T34. Nam się to wyświetliło i tutaj, więc tak, teraz przejdziemy do biomów, więc tak, klikamy w ten sposób, wybieramy w byle jaki biom i tylko sobie tam tworzymy.
Tu tutaj mesa. No czyli te... A to ja mówiłem te kaniony, bo mają taki taki ten... No tutaj sobie stworzę... Nie... Może też rzeczka, która tak przepływa. Oczywiście to będą tylko pozostałości. To nie będzie prawdziwa rzeka. To jakby będzie takie... zaschnięte. Dobrze, teraz przejdźmy do terenu. To jest bardzo ważne. Tu jest mesa i teraz widzimy dokładnie, jakie będą kolory na danym obszarze. No, no czyli patrz. I tutaj będzie bardzo dużo żółtego. No i klikamy eksport. To już wiecie, jak to eksportować, pokazywałem. No i tutaj sobie nazywamy Pyryuba. No i tutaj możemy sobie wybrać, będziemy lunowo pod ziemią. Tutaj możemy zostawić, bo to... Tutaj pokazywałem, jak to ustawiać. Więc tak, mam tutaj Carvens i tak dalej. Teraz klikamy. To co możemy mieć na Creative. Export. I teraz nam się... Aha. Zapomniałem was powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli jak nie chcecie całego świata, jeśli nie chcecie całego, to klikacie Xbox Serata, to jest wybieracie tą opcję, którą żeśmy to przeedytowali. Klikamy. No. No i teraz się to, no wiadomo, eksportuje. To ja na razie zrobię przerwę, żeby nam się to przerenderowało. Już nam się to przerenderowało, więc nie zapisujemy. Tutaj no... Teraz klikamy zaloguj. I... Minecraft Official. I graj. Trwa uruchamianie paczki modów. No, widzicie, mam 3 giga RAM-u. Też mam 2 GHz. Trudno. Myślałam, że kompletnie, totalnie nie mogę pisać. Zobaczmy. No i prawda, mamy. 4. O, goddammit, to nie wróży nic dobrego. Próba. Chwila, to? Nie, to jest za długo. Wchodzimy w mapę, którą właściwie mapę, którą zrobiliśmy. Czekam, aż mi się to wszystko przerenderuje. O, widzicie? FPS-ów coś takiego też. No i dostajemy takie fajne itemki na start. Od razu skrzynka jest. No. Jak widzimy, zrenderowało nam się ładnie wszystko, albo tyle w takich masach, w takich skupiskach się zazwyczaj. No. O, widzimy? Widzimy, co jest tutaj napisane? 49. Czyli to jednak działa. Albo jest tu jest 4,9, albo 4,9. Więc tak. To by było na tyle. Mam nadzieję, że trochę pomocne. Niestety... Nie pokażę całego świata, bo mam ledwie tylko 15 minut. Więc co? Mam nadzieję, podobało się, trochę pomogłem. No i to tyle. Cześć. Aha, i zanim zapomnę, chcecie jakąś serię z Minecrafta, taką jednoosobową serię? Że ja gram na singlu, jakąś mapę jakaś mapa będzie robiona. Chcecie? To piszcie w komentarzu jaką. Cześć.